Agatha Christie, Wczesne sprawy Poirota. Bombonierka. Była burzliwa noc. Na dworze wył złowieszczo wiatr, a u szyby biły strugi deszczu. Poirot i ja siedzieliśmy przy kominku z nogami wyciągniętymi w kierunku wesoło trzaskającego ognia. Na stoliku między nami stał mój gorący poncz, a koło przyjaciela filiżanka gęstej, gorącej czekolady, której nie wypiłbym za skarby świata. Poirot małymi łyczkami popijał z różowej porcelanowej filiżanki gęsty, brunatny płyn i wzdychał z zadowoleniem. Cóż za piękne życie, mruknął. Co za życie, zgodziłem się z nim. Ja mam pracę i to dobrą. Ty sławny. O, mon ami, zaprotestował Poirot. Ależ jesteś sławny i słusznie. Dech mi zapiera, kiedy pomyślę o długim szeregu twoich sukcesów. Nie wierzę, że wiesz, co to klęska. Tylko żartowniś mógłby to powiedzieć. Poważnie, czy kiedyś coś ci się nie udało? Niezliczną ilość razy, przyjacielu, jak to sobie wyobrażasz? Szczęście nie zawsze może nam sprzyjać. Czasami za późno mnie wzywano. Często ktoś inny, pracując nad tą samą sprawą, pierwszy docierał do mety. Dwakroć zachorowałem, kiedy sukces pukał już do mych drzwi. W życiu zdarzają się na zmianę powodzenia i klęski. Nie zupełnie o to mi chodziło, rzekłem. Chciałem zapytać, czy kiedyś sknociłeś sprawę z własnej winy? Ach, rozumiem. Chcesz wiedzieć, czy kiedykolwiek zrobiłem z siebie kompletnego osła, jak wy to mówicie. Kiedyś tak było, przyjacielu. Poirot uśmiechnął się melancholijnie. Tak, kiedyś sknociłem sprawę. Nagle wyprostował się w fotelu. Wiem, że spisujesz moje sukcesy. Możesz do nich dodać jeszcze jedną historię. Historię mojej klęski. Pochylił się do przodu i włożył polano do kominka. Po czym starannie wytarłszy ręce w ściereczkę wiszącą na gwoździu, rozpoczął opowieść. To, o czym ci opowiem, zdarzyło się wiele lat temu w Belgii, w czasie okrutnej walki między kościołem a państwem we Francji. Było sekretem Poliszynela, że Paula Derlanda, znanego francuskiego posła, oczekiwała tego ministra. Derland należał do najzacieklejszych wrogów katolicyzmu i należało się spodziewać, że po dojściu do władzy będzie musiał liczyć się z ogromną niechęcią społeczeństwa. Był dziwnym człowiekiem. Mimo, że ani nie pił, ani nie palił, w innych dziedzinach przejawiał mniejsze umiarkowanie. Rozumiesz, Hastings, były kobiety, zawsze kobiety. Kilka lat wcześniej poślubił młodą kobietę pochodzącą z Brukseli, która wniosła duże wiano. Niewątpliwie jej pieniądze pomogły mu w karierze, ponieważ jego rodzina nie była bogata, choć gdyby chciał, mógłby używać tytułu barona. Nie mieli dzieci, a żona umarła po 2 latach w rezultacie nieszczęśliwego wypadku. Spadła ze schodów. Odziedziczył po niej m.in. dom w Brukseli przy ulicy Luizy. To właśnie w tym domu nagle zmarł, co zbiegło się z ustąpieniem ministra, po którym miał przejąć tegę. We wszystkich gazetach opublikowano długie nekrologi ze szczegółami kariery. Tak mu śmierć Deloranda, która nastąpiła wieczorem po obiedzie, przypisywano atakowi serca. Jak wiesz, jestem dobrym katolikiem. Jego zejście wydawało mi się pomyślnym wypadkiem. Po jakichś 3 dniach, kiedy zacząłem urlop, odwiedziła mnie w moim własnym mieszkaniu kobieta w grubej woalce, ale niewątpliwie młoda. Od razu zorientowałem się, że to młoda, bardzo przyzwoita osoba. – Czy to pan Herkules Poirot? – spytała cichym, słodkim głosem. Skłoniłem się. – Detektyw? – Jeszcze raz się skłoniłem. – Proszę, niech pani usiądzie, mademoiselle – rzekłem. Dziewczyna usiadła na krześle i podniosła woalkę. Miała czarującą twarz, choć naznaczoną wielką troską ze śladami łez. Monsieur, powiedziała, wiem, że zaczyna pan urlop, zatem ma pan czas na prywatne dochodzenie. Widzi pan, nie chcę wzywać policji. Pokręciłem głową. Obawiam się, że prosi pani o rzecz niemożliwą. Na urlopie też jestem policjantem. Dziewczyna pochyliła się ku mnie. Proszę posłuchać, monsieur. Wszystko, o co pana proszę, to tylko dochodzenie. Wyniki może pan przekazać policji. Jeśli potwierdzi się to, co podejrzewam, będziemy potrzebowali wsparcia ze strony machiny prawa. To zmieniło obraz sytuacji i bez większych oporów zaoferowałem swoje usługi. Dziękuję, monsieur, powiedziała panna, rumieniąc się nieco. Chciałabym, żeby zbadał pan okoliczności śmierci pana Deloranda. Comment? Wykrzyknąłem zdziwiony. Monsieur, nie mam nic, na czym można by się oprzeć, nic prócz kobiecej intuicji, lecz jestem przekonana, całkowicie przekonana, że pan Delorand nie zmarł śmiercią naturalną. Ale z pewnością lekarze mogą się mylić. Był tak krzepki, tak mocny. Panie Poirot, proszę, niech mi pan pomoże.
Biedne dziecko. Nie wiedziała, co robić. Z rozpaczy gotowa była przede mną uklęknąć. Starałem się ją pocieszyć najlepiej, jak umiałem. Pomogę pani, mademoiselle. Jestem niemal pewien, że pani obawy są nieuzasadnione, ale zobaczymy. Najpierw proszę powiedzieć mi, kto mieszka w domu. Naturalnie służba domowa. Jeanette Felicie, kucharka Denise. Ona jest od wielu lat. Pozostałe służące to proste, wiejskie dziewczyny. Jest też François, Luca i również od wielu lat w rodzinie. Następnie matka pana de la Ronda, która z nim mieszka i ja. Nazywam się Virginia Mesnard. Jestem ubogą kuzynką świętej pamięci pani de la Ronde, żony pana Paula i od 3 lat mieszkam razem z nimi. To wszyscy stali mieszkańcy. Wtedy byli jeszcze goście. Czyli kto? Pan de Saint-Allard, sąsiad pana de la Ronde we Francji i angielski przyjaciel pan John Wilson. Czy nadal mieszkają u państwa? Pan Wilson owszem, ale pan de Saint-Allard wczoraj wyjechał. A co pani proponuje? Jeśli pojawi się pan w domu za jakieś pół godziny, wymyślę historykę tłumaczącą pana obecność. Najlepiej, żeby przedstawił się pan jako ktoś związany z dziennikarstwem. Powiem, że przyjechał pan z Paryża, że miał pan liścik polecający od pana de Saint-Allard. Madame de la Ronde jest słabego zdrowia i nie będzie interesować się szczegółami. Dzięki pomysłowości panienki wpuszczono mnie do domu i po krótkiej rozmowie z matką zmarłego posła, arystokratką, kobietą imponującą, choć często chorującą, zostałem uznany za gościa. Zastanawiam się, mój przyjacielu, ciągnął Poirot, czy potrafisz wyobrazić sobie, jak trudne miałem zadanie. Oto człowiek, który zmarł przed 3 dniami. Jeśli nie była to śmierć naturalna, w grę wchodzi jedyna możliwość – trucizna. A ja nie miałem okazji zobaczyć ciała, ani zbadać, w czym trucizna mogła zostać podana. Nie było żadnych śladów, ani fałszywych, ani prawdziwych. Czy ten człowiek został otruty, czy nie? Ja, Hercules Poirot, nie miałem nic, co by mogło pomóc w rozwiązaniu zagadki. Najpierw przesłuchałem domowników i z nich pomocą odtworzyłem wypadki tego wieczoru. Zwróciłem specjalną uwagę na to, co i jak podano na obiad. Zupę nalewał sam Monsieur de la Ronde z wazy. Następnie kotlety, potem kurczą, w końcu kompot. Wszystkie dania były na stole i podawał sam de la Ronde. Kawę przyniesiono w dużym dzbanku. Jak widzisz, niemożliwe byłoby otruć kogokolwiek, nie trując innych. Po obiedzie pani de la Ronde wróciła do swojego pokoju, a panna Virginie poszła razem z nią. Trzej mężczyźni udali się do gabinetu pana domu. Tam przez jakiś czas przyjaźnie rozmawiali, kiedy nagle, bez ostrzeżenia, poseł padł ciężko na podłogę. Pan de Saint-Allard wybiegł i powiedział lokajowi, żeby natychmiast zawołał lekarza. Twierdził, że to niewątpliwie apopleksja. Ale kiedy doktor przyszedł, pacjentowi nie można już było pomóc. John Wilson, którego przedstawiła mnie panna Virginie, to był typowy Anglik, taki John Bull, w średnim wieku i krzepki. Jego opis zdarzeń w bardzo angielskiej francuszczyźnie zasadniczo pokrywał się z tym, co mówili inni. De la Ronde zrobił się bardzo czerwony na twarzy i upadł w dół. Nic więcej nie miałem tam do szukania, więc udałem się na miejsce zdarzenia, do gabinetu i na moją prośbę zostawiono mnie samego. Dotychczas nie natrafiłem na nic, co by potwierdziło podejrzenia panny Mesnard. Pomyślałem, że ta cała historia to tylko jej złudzenie. Najwyraźniej podkochiwała się zmarłym, co nie pozwalało jej rozsądnie spojrzeć na sprawę. Mimo to przeszukałem gabinet niezwykle dokładnie. Było możliwe, że w krzesło zmarłego wbito igłę tak, by udawało się zrobić zastrzyk. Maluteńka dziurka po igle łatwo mogła pozostać niezauważona, ale nie znalazłem nic na poparcie tej teorii. Padłem z rozpaczą na fotel. Wreszcie, rezygnuję ze sprawy, powiedziałem sobie głośno. Nigdzie nie ma najmniejszej poszlaki. Wszystko jest takie zwyczajne. Ledwie wyrzekłem te słowa. Mój wzrok padł na bombonierkę leżącą na pobliskim stoliku i serce skoczyło mi do gardła. Może to nie poszlaka, ale przynajmniej coś było nie tak. Podniosłem pokrywkę. Czekoladki były nienaruszone, nie brakowało ani jednej, ale to tylko podkreślało dziwaczność tego, co zauważyłem. Widzisz, Hastings, pudełko było różowe, ale pokrywka niebieska. Często widuje się niebieską wstążkę na różowej bombonierce i odwrotnie, ale żeby bombonierka była innego koloru niż pokrywka, to się nigdy nie zdarza. Jeszcze nie wiedziałem, czy to małe odkrycie na coś mi się przyda. Ale postanowiłem zająć się tym bliżej, ponieważ odbiegało od zwyczajności. Zadzwoniłem na François i spytałem, czy jego pan lubił słodycze. Na usta sługi wypłynął słaby, melancholijny uśmiech. Uwielbiał Monsieur. W domu zawsze musiała być bombonierka. Widzi pan, on w ogóle nie pił wina. Ale ta nie została jeszcze napoczęta, spytałem, unosząc pokrywkę.
Pardon, monsieur, ale to nowe pudełko, kupione w dniu jego śmierci, ponieważ poprzednie było niemal puste. Zatem tamte czekoladki zostały zjedzone w dniu jego śmierci, powiedziałem powoli. Tak, monsieur, rano znalazłem puste opakowanie i wyrzuciłem je. Czy pan de la Ronde jadł słodycze przez cały dzień? Zazwyczaj po obiedzie, proszę pana. Coś mi zaczęło świtać. François, rzekłem, czy potrafisz zachować sekret, jeśli jest taka potrzeba? Bon. Zatem wiedz, że jestem z policji. Możesz odszukać dla mnie tamto opakowanie? Bez wątpienia, monsieur, będzie wśród śmieci. François odszedł, a po kilku minutach powrócił z zakurzonym przedmiotem. Była to bombonierka do złudzenia, przypominająca tę, którą miałam w rękach, tylko że ta była niebieska, a jej pokrywka różowa. Podziękowałem służącemu, jeszcze raz poprosiłem o dyskrecję, po czym natychmiast wyszedłem z domu. Udałem się do lekarza, który opiekował się panem de la Ronde. Tu miałem trudniejsze zadanie. Chował się za zasłoną naukowych zwrotów i określeń, ale odniosłem wrażenie, że nie był tak pewien swojej diagnozy, jakby chciał. Widziałem już wiele tego typu dziwnych przypadków, rzekł, kiedy zdołałem go nieco rozbroić. Nagły atak złości, gwałtowne emocje po ciężkim posiłku. To oczywista, przy wybuchu złości krew idzie do głowy i już nie ma człowieka. Ale pan de la Ronde nie doświadczył żadnych gwałtownych emocji. Nie, dowiedziałem się, że doszło do gwałtownej wymiany zdań między nim i panem de Saint à la Ronde. Co było jej powodem? Ma się rozumieć. Doktor wzruszył ramionami. Czyż Monsieur de Saint à la Ronde nie jest fanatykiem katolickim? Odmienny stosunek do kościoła i państwa nadkruszył ich przyjaźń. Nie mijał dzień bez kłótni. W oczach pana de Saint à la Ronde, de la Ronde był niemal antychrystem. To nieoczekiwane odkrycie dało mi do myślenia. Jeszcze jedno pytanie, doktorze. Czy byłoby możliwe nafaszerować czekoladkę śmiertelną dawką trucizny? Podejrzewam, że tak, odparł powoli. Wystarczyłby czysty kwas pruski, jeśli nie byłby obawy wyparowania, a małej kuleczki kwasu nikt by nie zauważył przy połykaniu. Tyle, że to mało prawdopodobne. Czekoladka pełna morfiny czy strychniny, doktor się skrzywił. Rozumie pan, panie Poirot, jeden kęs by wystarczył. Ostrożny człowiek nie zważałby na ceremonię i natychmiast to wypluł. Dziękuję, panie doktorze. Wyszedłem z gabinetu i zacząłem rozpytywać w aptekach, szczególnie tych w pobliżu ulicy Luizy. Dobrze jest być z policji. Bez żadnego problemu uzyskałem w jednej potrzebne informacje. Dowiedziałem się, że do interesującego mnie domu dostarczono jakąś truciznę. Były to krople do oczu, zawierające siarczan atropiny dla pani de la Ronde. Atropina jest silną trucizną i przez chwilę wydawało mi się, że rozwiązałem zagadkę. Ale okazało się, że objawy zatrucia atropiną przypominają zatrucie ptomainami i są całkiem inne niż te, które wystąpiły u pana de la Ronde. Poza tym recepta była stara. Pani de la Ronde od wielu lat cierpiała na kataraktę na obu oczach. Już się odwracałem, żeby wyjść, kiedy aptekarz zawołał. Moment, moment, monsieur Poirot. Przypominam sobie, że dziewczyna, która przyniosła receptę, powiedziała, że musi iść do angielskiej apteki. Może pan tam spróbować. Uczyniłem to. Jeszcze raz dzięki swojej oficjalnej pozycji zdobyłem informacje, na których mi zależało. Dzień przed śmiercią pana de la Ronde w aptece zrealizowano receptę dla pana Johna Wilsona na tabletki zawierające nitroglicerynę. Spytałem, czy mogę je zobaczyć. Gdy mi je pokazano, moje serce zabiło szybciej. Były to tabletki w czekoladzie. Czy to trucizna? Spytałem. Nie, proszę pana. Może opisać mi pan ich działanie? Daje się je przy niektórych schorzeniach serca, na przykład przy angina pectoris. Obniżają ciśnienie tętnicze. W arteriosklerozie, przerwałem mu, mówła, to mi nic nie mówi. Czy człowiek robi się czerwony na twarzy? Oczywiście. A przypuśćmy, że zje 10, 20 tych małych tabletek, co wtedy? Nie radziłbym próbować, odparł sucho aptekarz. A jednak mówi pan, że to nie trucizna. Jest wiele środków niebędących truciznami, które mogą zabić. Wyszedłem ze sklepu w świetnym nastroju. Nareszcie coś. Teraz wiedziałem, że John Wilson miał środki do popełnienia zbrodni. Ale co z motywem? Do Belgii przyjechał w interesach i spytał pana de la Ronde, którego trochę znał, czy mógłby się u niego zatrzymać. Śmierć gospodarza nie dawała mu żadnych korzyści. Ponadto z informacji, które dostałem z Anglii, wynikało, że od kilku lat cierpiał na tę bolesną chorobę serca, znaną jako wieńcówka. Zatem miał pełne prawo posiadać te tabletki.
Mimo to byłem przekonany, że ktoś grzebał w czekoladkach. Najpierw przez pomyłkę otwierając pełne pudełko, potem wyjął ostatnią czekoladkę z drugiego i nafaszerował ją tabletkami nitrogliceryny. Oceniałem, że w jednej pralince mogło zmieścić się jakieś 20-30 pigułek. Ale kto to zrobił? W domu było dwóch gości. John Wilson posiadał narzędzie. The Sound Alert miał motyw. Pamiętaj, że był to fanatyk, a nie ma jak religijny fanatyk. Czy on nie mógł ukraść Wilsonowi nitrogliceryny? Przyszła mi jeszcze jedna myśl do głowy. Aha, śmiesz się z moich pomysłów. Dlaczego Wilsonowi zabrakło lekarstwa? Z pewnością zabrałby ze sobą z Anglii wystarczający zapas. Jeszcze raz złożyłem wizytę w domu na ulicy Louise. Wilson wyszedł, ale rozmawiałem z dziewczyną, która sprzątała jego pokój. Felicity. Zapytałem ją natychmiast, czy to prawda, że panu Wilsonowi zginęła buteleczka z umywalki. Dziewczyna potwierdziła, że to prawda i że ją o to oskarżano. Ten Anglik najwyraźniej myślał, że ją zbiła i nie chciała się przyznać. Tymczasem ona jej nawet nie dotknęła. Niewątpliwie to Janet jest strasznie wścibska. Zręcznie zatamowałem potok słów i wyszedłem. Wiedziałem już wszystko, co chciałem. Teraz pozostawało mi udowodnić moje podejrzenia. Czułem, że to nie będzie łatwe. Mogłem być pewien, że to The Sound Alert zabrał fiolkę z nitrogliceryną z umywanki Johna Wilsona, ale musiałem o tym przekonać innych i dostarczyć dowody. A tymczasem nie miałem żadnych. Nieważne. Wiedziałem, a to było najważniejsze. Pamiętasz, jakie napotkaliśmy trudności w tej sprawie w Stiles Hastings? Tu też wiedziałem, ale długi czas szukałem ostatniego ogniwa w łańcuchu dowodów przeciw mordercy. Postanowiłem pomówić z Mademoiselle Mansart. Przyszła od razu. Poprosiłem o adres pana The Sound Alert. Spojrzała na mnie zaniepokojona. Po co panu ten adres, Messie? Mademoiselle, jest mi niezbędny. Jej oczy były zmartwione i wątpliwe. Nic panu nie powiem. To człowiek, którego myśli nie są z tego świata. Ledwie zauważa, co się wokół niego dzieje. Możliwe, mademoiselle. Niemniej to stary przyjaciel pana de la Ronda. Może powie mi o czymś z przeszłości, jakichś starych żalach, miłościach. Dziewczyna zaczerwieniła się, przygryzła wargi. Jak pan chce, ale teraz jestem pewna, że musiałam się mylić. To miłe z pana strony, że zgodził się pan na moją prośbę. Ale wtedy byłam wytrącona z równowagi, niemal oszołomiona. Teraz widzę, że nie ma w tym żadnej tajemnicy. Proszę pana, niech pan zostawi tę sprawę, monsieur. Przyjrzała mi się uważnie. Mademoiselle, czasami psu myśliwskiemu trudno jest trafić na trop, ale jak już nań trafi, nic na świecie nie zawróci go z drogi. Naturalnie, jeśli to dobry pies myśliwski, a ja, mademoiselle, Hercules Poirot, jestem psem doskonałym. Bez słowa odwróciła się i wyszła. Po kilku minutach wróciła z adresem wypisanym na kartce papieru. Wyszedłem z domu. Na zewnątrz czekał François. Spojrzał na mnie zaniepokojony. Nie ma żadnych wieści, monsieur? Jeszcze nie, przyjacielu. Biedny pan de la Ronde westchnął. Ja podzielałem jego poglądy. Nie dbam o księży, ale nie powiedziałbym tego w domu. Wszystkie kobiety są pobożne, co może i dobrze. Pan jest bardzo pobożny i panienka Virgin też. Czy ona była rzeczywiście... Zastanawiałem się nad tym, przypominając sobie namiętną twarz ze śladami łez tego dnia, kiedy pierwszy raz ją widziałem. Uzyskawszy adres pana de Sound Alaronda, nie traciłem czasu. Pojechałem w okolice jego zamku w Ardenach, ale dopiero po kilku dniach znalazłem pretekst, by wejść do środka. W końcu udało się. Wyobraź sobie, znalazłem się tam w charakterze hydraulika, mon ami. Ledwie moment zajęło mi wyprodukowanie nieszczelności w rurze gazowej w jego sypialni. Poszedłem po narzędzia i postarałem się wrócić o takiej porze, kiedy wiedziałem, że nikt nie powinien mi przeszkadzać. Sam jednak nie wiedziałem, czego szukam. Nie było wszak szansy na znalezienie jedynej rzeczy, którą naprawdę chciałem znaleźć. Przecież nie ryzykowałby trzymania jej w domu. A jednak, kiedy okazało się, że szafka nad umywalką jest zamknięta, nie mogłem powstrzymać ją od pokusy zajrzenia do niej. Zamek był prosty, łatwo dało mi się otworzyć wytrychem. Drzwiczki stanęły otworem. Szafka była pełna starych buteleczek. Drżącą ręką wziąłem jedną z nich. Nagle krzyknąłem. Wyobraź sobie, przyjacielu, na mojej dłoni spoczywała fiolka z etykietką z angielskiej apteki. Widniały na niej słowa: nitrogliceryna w tabletkach, przyjmować tylko w razie konieczności. Pan John Wilson. Opanowałem się, zamknąłem szafkę, włożyłem buteleczkę do kieszeni i zabrałem się za uszczelnianie rury. W końcu należy być metodyczny. Jak najszybciej wróciłem do kraju. Do Brukseli przybyłem późną nocą. Rankiem, kiedy pisałem raport dla perfekta, przyniesiono mi list od Madame de Laurent.
w którym prosiła o niezwłoczne przybycie do domu na ulicę u Luizy. Drzwi otworzył François. Pani baronowa czeka na pana. Poprowadził mnie do jej pokojów. Pani de Laurent siedziała w dużym fotelu. Nie było śladu mademoiselle Virginie. Panie Poirot, rzekła starsza dama. Dowiedziałam się właśnie, że nie jest pan tym, kogo pan udaje. Jest pan policjantem. Tak jest, madame. Przyszedł pan tu zbadać okoliczności śmierci mojego syna? Znowu przyznałem się. Tak jest, madame. Byłabym zobowiązana, gdyby powiedział mi pan, do czego pan doszedł. Zawahałem się. Po pierwsze, chciałabym zapytać, skąd pani o tym wie? Dowiedziałam się od kogoś, kto nie jest już z tego świata. Słowa, jak również ton, który mi wypowiedziała, spowodowały, że przebiegł mi dreszcz. Nie mogłem wydobyć z siebie głosu. Dlatego, monsieur, proszę pana usilnie, aby powiedział pan, jaki jest wynik pańskich dochodzeń. Madame, skończyłem dochodzenie, a mój syn został zamordowany. Wie pan, kto to uczynił? Tak, madame. A zatem kto? Pan de Saint-Allard. To pomyłka. Pan de Saint-Allard jest niezdolny do popełnienia zbrodni. Mam dowody? Raz jeszcze proszę, niech mi pan wszystko opowie. Tym razem usłuchałem jej, relacjonując krok po kroku drogę do odkrycia prawdy. Starsza pani słuchała uważnie, w końcu skinęła głową. Tak, tak, wszystko się zgadza z wyjątkiem jednego. To nie pan de Saint-Allard zabił mojego syna. Zrobiłam to ja, jego matka. Patrzyłem na nią z niedowierzaniem. Pani de Laurent łagodnie kiwała głową. Zatem dobrze, że posłałam po pana. Łaska boska, że Virginie o wszystkim mi powiedziała, zanim poszła do klasztoru. Proszę posłuchać, panie Poirot. Mój syn był złym człowiekiem. Prześladował kościół, żył w grzechu śmiertelnym. Ciągnął za sobą do piekła również inne dusze. Ale zdarzyło się coś jeszcze gorszego. Pewnego dnia rano, kiedy wyszłam ze swojego pokoju, zobaczyłam synową stojącą u szczytu schodów i czytającą list. Widziałam, jak syn skrada się od tyłu. Jedno szybkie pchnięcie i ona pada, uderzając głową w marmurowe stopnie. Kiedy zbiegli się domownicy, już nie żyła. Mój syn był mordercą i tylko ja, jego matka, o tym wiedziała. Na chwilę zamknęła oczy. Nie może pan sobie wyobrazić, monsieur, mojej rozpaczy. Co miałam robić? Zadenuncjować go na policji? Nie potrafiłam się na to zdobyć. To był mój obowiązek, ale ciało było mdłe. Poza tym, czy by mi uwierzono? Od jakiegoś czasu coraz gorzej widziałam, powiedziano by mi, że musiałam się pomylić. Zatem milczałam, lecz sumienie nie dawało mi spokoju. Milcząc również byłam morderczynią. Syn odziedziczył majątek żony, a teraz miał otrzymać tekę ministra. Na pewno z podwójną energią zaczęłoby prześladować kościół. Do tego jeszcze Virginie, biedne dziecko, piękna dziewczyna z natury pobożna, była nim zafascynowana. Syn miał dziwną, straszną władzę nad kobietami. Widziałam, co się kroi, ale nie mogłam temu zapobiec. On nie miał zamiaru się z nią żenić. Przyszedł czas, kiedy Virginie gotowa była wszystko dla niego zrobić. I wtedy zobaczyłam wyjście z sytuacji. To był mój syn, ja dałam mu życie. Byłam za niego odpowiedzialna. Zabił ciało jednej kobiety, teraz zabije duszę innej. Weszłam do pokoju pana Wilsona i zabrałam fiolkę z lekarstwem. Kiedyś w żartach powiedział, że wystarczy ich, by zabić człowieka. Poszłam z nimi do gabinetu i otworzyłam dużą bombonierkę, która zawsze stała na stole. Pomyłkowo otwarłam jednak zupełnie nowe pudełko. Obok stało drugie, w środku była tylko jedna czekoladka. To upraszczało sprawę. Nikt nie jadał czekoladek oprócz mojego syna i Virginie. Tego wieczoru postanowiłam trzymać ją przy sobie. Wszystko poszło tak, jak zaplanowałam. Urwała przez moment, siedziała z zamkniętymi oczyma, po czym znowu je otworzyła. Panie Poirot, jestem w pana rękach. Lekarze mówią, że niedługo pożyją. Jestem gotowa odpowiedzieć przed Bogiem za mój czyn. Czy na ziemi również muszą to zrobić? Zawahałem się. Ale madame, pusta buteleczka, rzekłem pragnąc zyskać na czasie. Jak trafiła do rąk pana de Saint-Allaranta? Kiedy przyszedł się ze mną pożegnać, wsunęłam mu ją do kieszeni. Nie wiedziałam, jak jej się pozbyć. Jestem tak niedołężna, że nie mogę poruszać się w własnych siłach. A pusta buteleczka w moim pokoju wzbudziłaby podejrzenia. Rozumie pan, monsieur, wyprostowała się dumnie. Nie zamierzałam rzucać podejrzeń na pana de Saint-Allaranta. Do głowy mi to nie przyszło. Pomyślałam, że jego lokaj znajdzie pustą fiolkę i wrzuci ją bez chwili namysłu. Skłoniłam głowę. Rozumiem, madame. I co pan postanawia, monsieur? Spytała głosem mocnym, bez drżenia. Podniosłem się z krzesła. Madame, odparłem. Mam zaszczyt życzyć pani miłego dnia. Moje dochodzenie skończyło się klęską. Sprawa zamknięta.
Poirot przez chwilę milczał. Poczuł, że cicho. Zmarła tydzień później. Mademoiselle Virginie skończyła nowicjat i złożyła śluby. To o przyjacielu cała historia. Muszę przyznać, że nie bardzo się to odznaczałem. Ale trudno to nazwać klęską, zaprotestowałem. Cóż innego mogłeś zrobić w tej sytuacji? Mon ami, zawołał Poirot, nagle się ożywiając. Naprawdę nie rozumiesz? Byłem po 1000 razy idiotą. A gdzie moje szare komórki? Cały czas miałem w rękach wskazówkę. Jaką wskazówkę? Bombonierkę. Nie rozumiesz, czy osoba o dobrym wzroku popełniłaby taki błąd? Wiedziałem, że Madame de la Ronde ma zaćmę. Przecież brała krople. W całym domu była tylko jedna osoba ze wzrokiem na tyle słabym, by nie rozróżnić, która pokrywka jest od którego pudełka. To bombonierka była pierwszą rzeczą, która obudziła moje podejrzenia, a jednak do samego końca nie zorientowałem się, jak bardzo jest ważna. Wadliwe było również moje rozumowanie. Gdyby pan de Saint-Laurent był winien, nie trzymałby obciążającego buteleczki. Znalezienie jej dowodziło jego niewinności. Wiedziałem przecież od panny Virginie, że nie jest roztargniony. Pod każdym względem żałosna historia. Tylko tobie ją opowiedziałem. Rozumiesz, nie pokazuje mnie w dobrym świetle. Starsza dama popełnia zbrodnię w tak prosty i sprytny sposób, że zwodzi mnie. Herkulesa Poirot? Sapristi. Lepiej o tym zapomnij. Albo nie. Zapamiętaj tę historię i za każdym razem, kiedy zauważysz, że robię się zarozumiały, co jest mało prawdopodobne, ale może się zdarzyć. Postarałem się powstrzymać śmiech. Wówczas, przyjacielu, powiesz mi, bombonierka. Zgoda? Załatwione. W każdym razie, rzekł Poirot z zadumą, było to doświadczenie. Ja, który szczycę się niewątpliwie najlepszym mózgiem w Europie, mogę pozwolić sobie na wielkoduszność. Bombonierka, mruknąłem cicho. Pardon, mon ami? Spojrzałem na niewinną twarz Poirota, pochylającego się ku mnie pytająco i poczułem nagły wyrzut sumienia. Często cierpiałem z powodu jego języka, ale i ja, choć nie jestem posiadaczem najlepszego mózgu w Europie, mogę pozwolić sobie na wielkoduszność. Nic takiego, skłamałem i zapaliłem fajkę, uśmiechając się do siebie.